Dawid, cytując poniekąd klasyka, mógłbym cię przedstawić słowami, a twoje imię to 277 w odniesieniu do oficjalnej liczby twoich występów w biało-czerwonych barwach. Tak w sferze marzeń, gdybyś mógł ponownie zagrać w meczu poprzedzonym hymnem Polski, to z kim i o jaką stawkę chciałbyś się zmierzyć? Strasznie ciężkie pytanie, ale jeżeli już bym miał tą możliwość, to na pewno na igrzyskach chyba w Atenach, żeby powtórzyć jeszcze raz mecz może z Brazylią. Może z Brazylią i wtedy, żebyśmy my wyszli zwycięsko z tego pojedynku. Ty przez blisko 30 lat byłeś oglądany w akcji przez szeroką gamę publiczności. Powiedz, czy w tych wszystkich latach były takie momenty, które chciałbyś przeżyć ponownie, jak i takie, do których już nie chciałbyś wracać? Chciałbym przeżyć jeszcze raz chyba tą atmosferę, która panowała w katowickim Spodku. No to było coś niesamowitego. Ta atmosfera, która panowała na naszych meczach, pomimo tego, jak już wcześniej też mieliśmy okazję rozmawiać, tych wyników nie było specjalnie, ale ci ludzie mimo wszystko przychodzili na halę. Były mecze oczywiście, które, jak tam wcześniej ktoś już powiedział, Spodek się czasami unosił. I rzeczywiście czuliśmy taką atmosferę naprawdę, że niesie nas ta hala do tego, żeby właśnie pokazać swoją najlepszą siatkówkę. Pomimo tego, że nie było sukcesów, ale zdarzały się pojedyncze mecze, że udało nam się wygrywać i to z naprawdę dobrymi reprezentacjami. Ty zaczynałeś w Międzyrzeczu tak na poważnie, na początku lat 90. skończyłeś w Częstochowie de facto 5 lat temu. Lata 1996-2008 to biało-czerwone barwy. Czym dla ciebie różniła się gra w klubie od gry w kadrze? W reprezentacji to było coś niesamowitego, przeżyć to i mieć orzełka na piersi. Myślę, że to każdy sportowiec czuje podobnie i to była duma, to był zaszczyt, że mogę reprezentować nasz kraj. Ciężko porównywać. Myślę, że w klubie to było raczej traktowane jako też troszeczkę nasza taka praca, nasz zawód. To, że jednak no, to przynosi nam też oczywiście przyjemność, ale za to też dostajemy pieniążki. To była też taka odpowiedzialność, że przykładowo w Skrze grałeś dla Bełchatowa, w AZS-ie dla Częstochowy, a w reprezentacji Polski dla całej ojczyzny, dla całego narodu? No. Tak, no to jest właśnie troszeczkę takie specyficzne, że idzie się do innego klubu, gra się oczywiście dla innych też kibiców, którzy przychodzą na halę i wspierają cię przez cały sezon. No jest to niesamowite, bo tak naprawdę kończy się sezon i zaczyna się reprezentacyjny sezon, w który tak naprawdę no, wszyscy jadą ze swoich klubów na zgrupowanie i wtedy reprezentujemy nasz kraj. I wtedy przyjeżdżają kibice z tych klubów, w których my graliśmy, przyjeżdżają na halę i wszyscy razem kibicują nam naszej reprezentacji. Był taki mecz w sezonie 2009-2010 w Rzeszowie przeciwko Koresowi. Zagrywali w ciebie 66 razy. Przyjąłeś i to idealnie 32. Od tamtej pory, od listopada 2009 roku, przewodzisz w klasyfikacji idealnie przyjmujących. Z podziałem na te poszczególne pojedyncze mecze, masz w głębi tamto spotkanie? Czy te ostatnie statystyki plusligowe przypomniały ci w ogóle, że takie spotkanie miało miejsce? Tak, to mi przypomniało na pewno, bo szczerze mówiąc nie pamiętałem, że było takie spotkanie. Oczywiście spotkanie wiem, że takie się odbyło, ale nie myślałem, że takie po prostu statystyki były w tym meczu. Ja nie przywiązywałem wagi do tego, jak wyglądają moje statystyki indywidualnie i tak dalej, bo dla mnie się liczył zespół i to chyba to jest taka rzecz oczywista. Ale to było takie miłe, że akurat w tym meczu wygranym jeszcze 3-2 udało się takie fajne liczby wykręcić w tym spotkaniu. Ty szybko stałeś się ulubieńcem wielu
kibicowskich pokoleń, ale z tego co pamiętam, też miałeś swojego idola, poznałeś go we Włoszech w Modenie. Co to za postać, o kogo chodzi? Znaczy, zawsze mi imponował. Imponował mi przede wszystkim to, jak grał w siatkówkę, jakim był wszechstronnym zawodnikiem, a przede wszystkim jakim był człowiekiem. To oczywiście był Andrea Gianni, z którym miałem przyjemność grać w Modenie. A teraz przyjdzie nam rywalizować, bo on będzie u nas w naszej plus lidze trenerem Zaksy, ja będę trenerem tutaj w Będzinie, także nasze drogi gdzieś poniekąd się jak gdyby znowu gdzieś tam łączą, ale już niestety nie razem w drużynie, a po przeciwnych stronach. To odnośnie do Modeny i Aten, bo występowałeś tu i tu. Pozwól, że posłużę się cytatem. Polski schabowy to jest to, co lubię najbardziej. Żadna kuchnia grecka czy włoska naszej nie przebije. Jeśli nie kuchnia, to co najbardziej w tych dwóch państwach ujęło cię poza siatkówką? Jeżeli chodzi o Grecję, to myślę, że najmilej wspominam, bo byłem tam 4 sezony, spędziłem tam naprawdę długi okres czasu, jeżeli chodzi o samą grę i nie żałuję tego absolutnie. Ujęło mnie to, że ludzie, którzy mnie przyjęli tam, i zawodnicy, i w ogóle ludzie, którzy byli przy klubie, z dużym szacunkiem. Myślę przez to też, że mieliśmy tam też bardzo, bardzo dobrego człowieka, w sensie i piłkarza, jak Gucio Warzycha, który był tam, można powiedzieć, Bogiem. Bo jeżeli tylko się powiedziało Gucio Warzycha, gdziekolwiek się nie było, to wszyscy byli od razu uśmiechnięci i mówili, że to jest człowiek, który bardzo dużo strzelił im ważnych goli. I przez to chyba też troszeczkę tak Polaków szanują za to, że tyle dostarczył im radości jako piłkarz. No i mi też powtarzali często, że o, ty już tutaj będziesz u nas grał tak jak Gucio Warzycha tyle lat. I tak troszeczkę tak było, bo 4 lata spędziłem właśnie w Panathinaikos. A Włochy, Modena? Włochy, Modena to był taki epizod roczny, można powiedzieć. Oczywiście najlepsza liga na świecie na tamten moment i fajnie było oczywiście spróbować swoich sił grając we Włoszech. Na pewno też wiele się nauczyłem, ale miałbym porównywać te dwa kraje, to jednak Grecja. No, siatkówka, jakby nie patrzeć, cały czas się zmienia. Twoim zdaniem ta nasza dyscyplina osiągnęła już swoje optimum, swoje maksimum, czy też jeszcze kolejne zmiany są jej potrzebne? Nie wiem, czy są potrzebne zmiany, ale na pewno jedna zmiana by się przydała, czy w sensie taka, żeby po prostu była możliwość, tak jak mieliśmy teraz okazję oglądać igrzyska, żeby jednak była szansa, żeby jechało 14 zawodników na tą imprezę, bo mieliśmy dowód na to, że w trudnych sytuacjach, gdzie nasza reprezentacja miała problemy zdrowotne i tak dalej, to wtedy jest pomoc potrzebna kolejnych zawodników, którzy są w reprezentacji, a my tych możliwości nie mieliśmy. Także mam nadzieję, że jeżeli zmiany, to tutaj chciałbym, żeby ci ludzie, którzy gdzieś to nad tym siedzą i myślą, to żeby właśnie doszli do wniosku, że jednak rzeczywiście to chyba jest dobry pomysł, żeby na Igrzyska Olimpijskie też jechało 14 zawodników, tak jak na większość imprez. Ty w swoim obecnym fachu pracowałeś i to w jednym mieście z siatkarkami i z siatkarzami. Jakie są podobieństwa i różnice między siatkówką żeńską i męską ze szkoleniowego punktu widzenia? Jeżeli chodzi o sportowe rzeczy związane przede wszystkim z siatkówką, to wiele różnic tak naprawdę nie ma. Siatkówka wygląda podobnie, poza tym, że u mężczyzn ta piłka lata zdecydowanie szybciej, jest bardziej siłowa i można powiedzieć bardziej, już można powiedzieć, widowiskowa, bo tak to wygląda. U kobiet jednak ta piłka troszeczkę wolniej krąży, ale też te akcje trwają zdecydowanie dłużej niż u mężczyzn. Także też można powiedzieć, że ta siatkówka też jest fajna dla oka kibica.
jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu męskiego, a kobiecego, to jest na pewno są dwa różne światy, z tego względu, że kobieta jest delikatną istotą i trzeba naprawdę uważać to, co się mówi, to, co się przekazuje, w jaki sposób się przekazuje. No, a u facetów wiemy, jak się pracuje, wystarczy kilka mocnych słów i jesteśmy w stanie sobie wyjaśnić bardzo szybko to, co jest ewentualnym problemem i myślę, że takie to są różnice mniej więcej. Ty zamieniłeś stolicę Dolnego Śląska na Będzin, jesteś mieszkańcem naszego miasta od kilku tygodni. Zdążyłeś już poznać tak w pełni nowe otoczenie, nowe punkty odniesienia, czy ten Będzin poznajesz stopniowo? Staramy się poznawać oczywiście, ale ze względu na to, że jednak tej pracy trochę jest, ten czas jest troszeczkę ograniczony, ale jeżeli jest tylko możliwość, to bierzemy naszego małego synka, który ma 16 miesięcy i staramy się tutaj krążyć wokół hali, a że jest dużo naprawdę miejsc fajnych, placów zabaw dla dzieci, to staramy się ten czas właśnie wykorzystać na to, żeby spędzić jak najwięcej czasu z synem. To jeszcze jeden cytat, jeśli pozwolisz. Na pierwszym spotkaniu z całym zespołem tu w Będzin Arenie powiedziałeś takie słowa: nigdy nie chciałem skończyć grać w siatkówkę. Aż boję się pomyśleć, jaki to musiał być dla ciebie ból, jak wiedziałeś, że to jest mój ostatni mecz. Co wtedy czułeś? Tak, to ciężko to opisać, bo wiedząc, że kończy się już jakiś etap, kończy się jakaś pewna historia i trzeba myśleć, co dalej po tym, jak się kończy grać w siatkówkę, to jest to niesamowite przeżycie, wiedząc o tym, że za chwilę już nie będziesz miał możliwości przychodzenia na halę, przeżywania tego jak gdyby codziennego harmonogramu, czy tam tygodniowego i miesięcznego, który nam towarzyszył przez te wszystkie sezony. Jest to trudne do przeżycia. Mówię o tym początku, bo potem to jakoś gdzieś tam dochodzi do ciebie, że to już ten czas musiał nastąpić i jak gdyby musisz się z tym troszeczkę też pogodzić. Ale było to trudne, bo tak jak wspomniałeś, powiedziałem, że nigdy nie będę chciał przestać grać w siatkówkę. Chyba że przestanie mi to sprawiać przyjemność albo zdrowie mi nie pozwoli. A do ostatniego jak gdyby mojego sezonu, może zdrowia tego tak dużo już nie było, bo gdzieś tam przytrafiła się kontuzja ta nieszczęsna, która też troszeczkę mi zabrała zdrowia, ale dalej mi to sprawiało przyjemność i to chyba jest najważniejsze. Mhm. Tak zapytam cię o twoje myśli, uczucia, emocje, gdy byłeś na boisku, bo dziś patrząc na ciebie przy linii bocznej, cechuje cię stoicki spokój. Tak też było na boisku, czy zupełnie inaczej? Właśnie tutaj może to być troszeczkę mylne z racji tego, że może teraz ten sezon, gdzie zaczynamy i są mecze sparingowe, to jeszcze tak naprawdę ja się nie otworzyłem w tym sensie, że jednak reaguję trochę inaczej, trochę żywiołowo. Już miałem okazję prowadzić zespół we Wrocławiu i tam troszeczkę inaczej wyglądałem przy linii niż teraz oczywiście na tych meczach sparingowych i myślę, że to się zmieni, jeżeli zaczną się już mecze ligowe i walka o punkty. Także już nie będę tak stał, jak teraz stoję na meczach kontrolnych. Raczej będę żył z zespołem i będę chciał, żeby oni to też czuli. Jeszcze wrócę do tego pierwszego spotkania z zawodnikami. Mówiłeś, że chcesz bazować na dialogu, na szacunku, na zaufaniu. To jest klucz do funkcjonowania dla całego zespołu przez cały sezon i patrząc z boku, chyba o to chodzi, bo jest chemia w tym zespole, dobrze się dogadujecie. Tak, chciałem, żeby tak to zabrzmiało i chciałbym, żeby to po prostu było, żeby ten szacunek i takie wzajemne zaufanie do tego, co robimy tutaj przede wszystkim na hali, to żeby to było, żeby oni też czuli, że ja przychodząc tutaj jako już trener, a wcześniej gdzieś tam ten zawodnik, który ileś tam lat grał w tą siatkówkę, to nie będzie tutaj przychodził i udawał wielkiego pana trenera i będę uczył siatkówki ludzi, którzy już są doświadczeni, którzy już też w niejednym klubie grali i już wiele zobaczyli. Także chcę, żeby to właśnie była taka współpraca na takim wzajemnym dialogu, żebyśmy się wzajemnie siebie uczyli. Ale oczywiście też z zachowaniem jakiegoś tam, może nie dystansu, ale jakiegoś tam sposobu na
na to, że jednak ja jestem tym trenerem, który jest decyzyjny i zawsze gdzieś tam to słowo ostatnie będzie należało do mnie, ale chciałbym, żeby to była grupa, która będzie właśnie bazowała na tym, że przede wszystkim będziemy robić sobie atmosferę, która, jak wiemy, może to jest oczywiste, ale ona bardzo jest ważna w dzisiejszym sporcie. Z racji Twojego imienia zapytam Cię tak, bo pewnie opowieść biblijna o Dawidzie, który pokonał Goliata, jest Ci w pewnym stopniu znana. Gdybyśmy Biblię przełożyli na siatkówkę, to z którym z tych Goliatów plus ligi chciałbyś się zmierzyć w pierwszej kolejności i tak nieśmiało urwać mu punkt, może dwa? Nie chciałbym myśleć w ten sposób, bo wiemy, że dla nas mecze wszystkie będą bardzo istotne, bardzo trudne i wiemy, z czym się po prostu będziemy mierzyć. To, czy ja bym chciał urwać punkty Zaksie, czy może Warszawie, czy może, nie wiem, RS-owi, to nie ma teraz w tym momencie najmniejszego znaczenia, bo wiem, że po drodze każdy mecz dla nas jest bardzo, bardzo ważny i my będziemy robić wszystko, żeby się bić z każdym. A czy to będzie Jastrzębski, czy to będzie Zaksa, czy to będzie Bełchatów, myślę, że tak samo będziemy podchodzić do każdego spotkania. Oczywiście z dużym szacunkiem dla przeciwnika, ale też nie za dużym, bo na parkiecie tak naprawdę wychodzimy i jesteśmy tymi samymi ludźmi. Po drugiej stronie nie będą stały maszyny, tam też się będą mylić po drugiej stronie, też będą robić błędy. Także myślę, że jesteśmy w roli oczywiście Beniaminka, zdajemy sobie z tego sprawę i stąpamy mocno po ziemi, ale będziemy zespołem, który będzie walczył w każdym meczu. I to są takie slogany oczywiste gdzieś tam i myślę, że większość zespołów też podobnych tonie będzie się wypowiadało. Oczywiście te zespoły, które będą myślały o tym samym, co my, ale my będziemy walczyli, ale będziemy też się bili o każdy punkt na boisku. A zaczniemy w Katowicach. Wyjazd w połowie września. Zaczynasz już ten mecz w swojej głowie. Zastanawiasz się, jak on się potoczy, jak się zacznie, jak się zakończy? Czy na taką analizę jest jeszcze za wcześnie? Nie, myślę, że to jest za wcześnie. Myślę, że na razie to skupiamy się na tym, co mamy teraz do zrobienia na hali, na siłowni jeszcze, bo to jest ciężki okres i to są dla nas bardzo ważne rzeczy. Przed nami jeszcze turniej w Krośnie, potem jeszcze mecz sparingowy w Warszawie, także myślę, że jeszcze czas na taką analizę i na takie ewentualnie przemyślenia, jak bym to widział i jak bym chciał, żeby to wyglądało, no to jeszcze przyjdzie czas. To jeszcze na koniec przejdźmy do świata naszej będzińskiej młodzieży, bo mniej więcej 10 dni temu miałeś okazję gościć u naszych wychowanków na obozie przygotowawczym w Białym Dunajcu. Tam poprowadziłeś zajęcia ponad setka młodych, ambitnych zawodników w hali. Jakie uczucia towarzyszyły Ci podczas tych zajęć i jakie wnioski nasunęły się po ostatnim gwizdku? Powiem szczerze, że miałem pierwszy raz przyjemność prowadzenia takiego treningu z taką dużą ilością młodzieży i muszę przyznać, że stres był ogromny. Myślę, że większy nawet niż teraz, jak jestem trenerem i prowadzę zespół plusligowy. Ponieważ wiem, że młodzież jest bardzo wymagająca i już teraz wiem, że naprawdę mamy duży potencjał, jeżeli chodzi o młodzież naszą, która w przyszłości będzie nam przynosiła bardzo dużo radości, ale sam pobyt tam i właśnie mieć możliwość prowadzenia przez chwilę chociaż tych zajęć z tymi młodymi ludźmi, no, była niesamowita, bo widziałem w ich oczach to, co mieliśmy w danym momencie robić, że oni rzeczywiście chcą to zrobić, że oni chłoną jak gdyby to, co ja mam im do przekazania. I to było takie coś niesamowitego, że czasami młodzież różnie reaguje. Czasami wpada prawym, lewym, wypada i wiadomo, przechodzą do swojego działania i jak gdyby mówią, a co on tam będzie gadał. Ale tu się okazuje, że nie, że tutaj miałem coś takiego fajnego, taki fajny moment się zdarzył właśnie w tych zajęciach, że oni chcieli naprawdę robić to, co ja im mówiłem przez ten krótki okres czasu, bo tam byliśmy niedługo, ale to było fajne. To było fajne, że chcieli to robić, chcieli robić te takie proste rzeczy siatkarskie typowo, które czasami one się wydają proste, ale one są trudne. Miałem też chwilę, żeby zamienić z nimi słowo i to było też fajne, że siedzieli i słuchali
w ciszy. I to jest fajne, że mamy młodzież, która chce się uczyć i jak gdyby zdobywać to doświadczenie i słuchać ludzi, którzy gdzieś tam wcześniej w tą siatkówkę ileś tam lat grali. Powiem z imienia i nazwiska, myślę, że będzie mu miło. Kuba Nowak, 21, na koszulce w Białym Dunajcu. Ten chłopak wzbudził u Ciebie chyba szczególny podziw. Pamiętam, że go komplementowałeś. Jeśli pamiętasz, za co? Za sposób poruszania się czy umiejętność odpowiedniego ustawienia się na boisku? Tak, ja myślę, że tutaj można to zauważyć od razu, gdzie zawodnik fajnie się porusza, fajnie składa się do przyjęcia. Fajnie jest uzdolniony motorycznie. Myślę, że takie rzeczy można zauważyć od razu u niektórych zawodników, ale też nie chciałbym za bardzo tutaj chwalić, bo też będą słuchać, podejrzewam to, inni młodzi ludzie i nie chciałbym nikomu tutaj, wiadomo, sprawiać przykrości, że innych nie zauważyłem, ale tutaj zauważyłem jednak duży potencjał i to, że fajnie wygląda siatkarsko. Jaki jest ogólnie Twój stosunek do młodzieżowej siatkówki? W Będzinie od pewnego czasu kładziemy duży nacisk na mini siatkówkę, na to nauczanie początkowe w klasach 1-3. Ja myślę, że tutaj to jest chyba najważniejsze, że tutaj powinniśmy zaczynać od tego właśnie momentu, od młodzieży. Jak najwięcej młodzieży, jak najwięcej czasu spędzać na właśnie takich spotkaniach, jak najwięcej prowadzić zajęć właśnie z takimi też młodymi ludźmi, którzy przede wszystkim chcą się uczyć i chcą, żeby to była ich droga, bo wiadomo, różnie to się układa w życiu i niekiedy to jest tylko jakiś przestanek gdzieś tam w swoim rozwoju i chwytamy się czegoś innego, ale jeżeli to jest jednak ta droga i idziemy w tym kierunku i rzeczywiście kształcimy się, że chcemy być tymi siatkarzami w przyszłości i chcemy być takimi Bartkami Kurkami albo nie wiem, Michałem Kubiakiem albo wcześniej Sebastianem Świderskim, to chcemy, żeby tak było i trzeba iść właśnie tą drogą. To już na koniec zapytam, bo wiem, że ten czas przygotowań jest intensywny. Co chciałbyś powiedzieć kibicom MKS-u? Chciałbym powiedzieć im, żeby przede wszystkim byli z nami nie tylko w tych dobrych momentach, a mam nadzieję, że tych momentów będzie bardzo dużo, ale przede wszystkim w tych trudnych momentach, gdzie też na pewno nie unikniemy tego i to trzeba realnie patrząc na naszą ligę, na to jak ta Plusliga jest silną ligą i jak Beniaminek po prostu będzie miał ciężko, bo gdzieś tam naturalnie gdzieś to zawsze jest już zapisane i wszyscy mówią o tym, że Beniaminek musi zapłacić swoje frycowe, ale oczywiście my będziemy tym zespołem, który będzie robił wszystko, żeby tak nie było. To chciałbym, żeby ci kibice byli z nami właśnie w tych trudnych też momentach, żeby i wiem, że tak będzie, bo tutaj miałem możliwość rozmowy z kibicami, którzy jeżdżą wszędzie, są zawsze z zespołem i oni są właśnie w tych trudnych też momentach. To chciałbym, żeby właśnie tak podeszli do tego, że ten sezon będzie bardzo ciężki, ale żeby oni właśnie byli w tych trudnych momentach z nami i pomimo tego, żeby przychodzili na halę i nas wspierali. No bo to jest jak gdyby, bo my przede wszystkim przychodzimy i robimy to dla nich. Okej, tyle ode mnie. Dziękuję za to spotkanie. Dzięki bardzo.